Seniorzy z gminy Śmigiel to na pewno nie ci, którzy marnują czas przed telewizorem. Można powiedzieć, że są to osoby aktywne i spragnione integracji z innymi. Nie jest to gołosłowne, o czym świadczyła ostatnia impreza. W sobotę 8 kwietnia w sali gimnastycznej w Śmiglu odbyły się drugie gminne mistrzostwa seniorów. Do udziału zaprosiła burmistrz Śmigla oraz Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji. Startują tutaj seniorzy od 55 lat. Także mamy tą barierę taką, że no już są to tacy prawe emeryci lub emeryci. Jest to dużo, jest tutaj również bardzo dużo osób starszych, po 60, po 70, koło 80. Też są takie osoby. Życzę przyjemnej zabawy, no i dobrych wyników tak naprawdę. Nie ukrywam, że pozwolę sobie gdzieś to również startować. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu seniorów z całej gminy Śmigiel. Przygotowano dla nich 8 wcale niełatwych konkurencji. Musieli wykazać się zwinnością, ale przede wszystkim szybkością. W każdej liczył się czas. My troszeczkę już robimy różnych innych imprez na rajdach turystycznych, także że mniej więcej wiemy, jakie są potrzeby seniorów i pod tym kątem przygotowujemy konkursy. One muszą być takie, żeby były ciekawe i żeby mogły w nich brać udział osoby nawet o ograniczonej sprawności fizycznej. W imprezie chodziło przede wszystkim o zabawę i integrację, ale jak to bywa przy imprezach sportowych, zwycięzcy także zostali wyłonieni. Osobną klasyfikację prowadzono dla pań i panów. I tak wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Boroń z Przysieki Polskiej, druga była Cecylia Szefner z Bielaw, a trzecia Jolanta Franek z Żegrówka. Wśród panów najlepszy był Józef Waszyk z Żegrówka. Na drugiej pozycji znalazł się Jerzy Apolinarski z Bielaw, a na trzeciej Mieczysław Grześkowiak z Przysieki.